Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Simki jako znaki zodiaku i przyszedł kolej na Snapchata, który już chyba trochę wymiera w ogóle. Czy używacie jeszcze Snapchata? Ja muszę przyznać, że u mnie znajomi używają. Przyjaciele, ja już powiem wam, że rzadko kiedy w sumie, bo jakoś tak wolę powiem wam Instagrama od tego Snapchata, ale stwierdziłam, że czemu by nie była teraz kolej właśnie na tą aplikację, także co? No tutaj stworzyłam akurat blondynkę, nie wiem, no wiecie, no żółty kolor, jakoś ten blond mi coś tutaj podpasował. No i jak wiecie, no Snapchat to jest takie, taki social, no tak jak mówiłam, już troszkę wymarły, ale miałam tutaj dużo zabawy tworząc go, także mam nadzieję, że w ogóle wam się spodoba efekt końcowy, bo mi, powiem wam, że nawet się podoba. Simka jest troszkę inna, inaczej troszkę wygląda. Też jest ładna, też mi się podoba, wiecie, bo staram się tutaj troszkę kombinować, żeby te sinki naprawdę były różne od siebie, a nie żeby każda przypominała każdą. No, także tworzymy oczywiście główne kolory, które używam, to były żółte, czarne i białe. No wiecie, no kolory, logo Snapchata i te sprawy, także wiecie o co chodzi. A jeśli chodzi o cechy, znaczy najpierw aspiracje, to wybrałam tutaj kumpelkę, matko, przyjaciółkę świata. No bo wiecie, to jest taki social po prostu, no wiecie, żeby tutaj poznawać ludzi, no to się idealnie nadaje, nie? Wysłanie snapów itp. itd. A jeśli chodzi o cechy, to wybrałam cechy śmiała, kumpelka i klubowiczka. Dlaczego klubowiczka? Wiecie, możecie sobie tam tworzyć własne te grupki, możecie wysyłać tym po prostu snapy tylko określonej liczbie osób, a nie na wszystkim przyjaciołom, bo nie chcecie na przykład albo coś takiego, nie? Także mi się wydaje, że adekwatne do tej aplikacji, a ja co? Życzę wam miłego oglądania. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do usłyszenia, do następnego. Pa, pa.